Cześć, tu Wojtek. Chciałbym zaprosić Cię do oglądania przygotowanego przeze mnie filmu. Prezentował będę ładowarkę Kramer 350. Ładowarka pozwala nam ograniczyć ilość ciężkiej fizycznej pracy, której nikt tak naprawdę nie lubi wykonywać i znacznie przyspiesza pracę. Zaczynamy. Kramer 350, mini ładowarka. Maszyna posiada wszystkie koła skrętne. Silnik Janmar 37 koni, diesel wolno ssący. Prędkość maksymalna ładowarki 20 km na godzinę. Wystarczy wykupić ubezpieczenie OC, by poruszać się po drogach. Przednie ramię ładowarki zastosowano kinematykę Z, która umożliwia samo poziomowanie się łyżki bądź wideł w trakcie prac. Nie wymaga ona dodatkowych systemów, ani też w tym wypadku uwagi operatora. Po prostu wszystko dzieje się samo. Łyżka 0,35 m³. Szerokość około 130 cm. Maszyna w standardzie wyposażona jest w oświetlenie, zarówno drogowe, jak i robocze. W tym konkretnym modelu zastosowane są szersze opony, dzięki czemu ciężar maszyny rozkłada się na większej powierzchni i zapobiega to nadmiernemu ubijaniu gruntu, co jest dosyć przydatne w przypadku prac ogrodowych. Tutaj widoczne są dodatkowe złącza hydrauliczne, które nie znajdują się w standardzie. Trzy na dole to jest high flow o wydatku 60 litrów. Może on służyć do napędzania glebogryzarki separacyjnej, brony wirnikowej, pługu odśnieżnego bądź każdego innego urządzenia, które wymaga dużego przepływu oleju hydraulicznego. Dodatkowe złącza dwa po lewej stronie służą jako akcesoryjny obrót w przypadku wieżyczki pługa odśnieżnego. Zobaczmy teraz, jak maszyna prezentuje się w środku. Ładowarka posiada fotel firmy Grammer. Jest on bardzo wygodny. Ma on pompkę, która umożliwia dostosowanie amortyzacji fotela do wagi osoby, która operuje maszyną. Jak widać, w maszynie mam dosyć sporo miejsca nad głową. Oczywiście, prawej stronie od kierownicy znajduje się joystick, który umożliwia nam sterowanie ładowaczem czołowym. Na joysticku znajdują się również przełączniki. Pomarańczowym przełącznikiem zmieniamy kierunek jazdy ładowarki. Oraz tu jest guzik neutral. Tym po prawo sterujemy wyjściem hydraulicznym. Jest tu jeszcze guzik odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie gniazda elektrycznego, które znajduje się z przodu na ładowarce. Od spodu mamy kolejny przełącznik sterujący wyjściem hydraulicznym przy łyżce. Oraz guzik, który umożliwia zablokowanie kół w przypadku, gdy utkniemy na przykład w grząskim terenie piachu. Po prawo za joystickiem znajduje się panel z wszystkimi przełącznikami, które sterują funkcjami ładowarki. Część z piktogramów jest pewnie znana. Jest to hamulec postojowy, światła robocze, kogut, światła awaryjne, high flow, przełącznik wtyczki, która znajduje się przy high flow, amortyzacja łyżki, podgrzewanie szyby tylniej, wycieraczka oraz spryskiwacze na przednią szybę, odblokowywanie łyżki w celu wymiany narzędzia, wyłączenie trzeciej funkcji znajdującej się przy łyżce oraz zapętlenie trzeciej funkcji, na przykład do użytku przy szczotce bądź innych urządzeniach, które nie wymagają dużego przepływu oleju hydraulicznego. Okna można otworzyć, stawić na uchyle, bądź otworzyć całkowicie i zablokować, dzięki czemu w lato w maszynie dość wygodnie się pracuje. To samo z drugiej strony. Inne narzędzia, które stosujemy, m.in. widły do palet. Udźwig na widłach to około 900 kg.
bez balastu oczywiście. Dodatkowo do ładowarki posiadamy jeszcze glebogryzarkę separacyjną, kratę równającą z pazurami. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie filmu. Na razie.